Dzień dobry. Są takie głosy, są jakieś takie odgłosy. Nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Z różnych stron, proszę Państwa, z różnych stron. Że coś gada, prawda? Że coś gada. No, kiedy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Także proszę być z nami, gdy radio nadaje. Proszę bardzo. O. Radio Conchita, proszę Państwa. Nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. No i ciekawe, co Państwo tutaj słyszą, gdy radio nasze to nadaje. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy koncentrować się na sobie, w sensie takim, że każdy człowiek ma swoje ja i musi realizować w ramach swojej świadomości, swojego życia, swoich obowiązków względem Stwórcy, bo nie jesteśmy sami. Tutaj w radiu z Krakowa, zdaje się, tak, RMF, piosenka Won't You Cry, nie będziesz przecież płakał, prawda? Nie będziesz płakał, bo nie jesteś sam, prawda? Nie będziesz przecież płakał, bo nie jesteś sam. Proszę Państwa, to nie jest wszystko. Tu trzeba jeszcze uwzględnić Boga. Nawet jeżeli chodzi o małżeństwo, dwie osoby, to sznur mocny, gdy potrójny. Mamy taką pieśń też piękną, która, ja nie wiem, w tym nowym śpiewniku ona nie jest, a powinna być. Sznur mocny, gdy potrójny. To jest super, proszę Państwa, byłoby super, gdyby był sznur mocny, gdy potrójny. Także o, nasz kolega Ukraińczyk, piękny chłopczyk poszedł do roboty, chodzi, pracuje z pilotami. Także proszę Państwa, lepiej by było, gdybyśmy się zainteresowali sobą, bo jak człowiek będzie się oglądał na drugiego, gapił, no to nic dobrego nie będzie z tego. Musimy być samodzielni też. O właśnie, tutaj piękny chłopczyk, Ukraińczyk, pracuje, jest samodzielny. A proszę Państwa, są tacy ludzie, którzy potrzebują opieki. Nasza baba Lida, ona ciągle czegoś chce. No jak usłyszy, że ktoś mówi o czekoladzie na przykład, to by koniecznie chciała już do podziału czekolady, ale niby dlaczego, prawda? Już zaraz by trzeba było z nią się czekoladą podzielić tą. Także proszę Państwa, pełno w ogóle jest wariatów. No, na świecie. Tutaj u nas był ten wynio i on się dowiedział, proszę Państwa, że pełno jest wariatów na świecie. No, nie wiem, czy w ogóle Wy o tym wiecie. Proszę Państwa, dzwoni telefon jakiś zwariowany. Słucham. Aha, a co to jest? Nie, dziękuję. Także tu jakaś szybka pożyczka, że jakaś roaming. Nie można się, proszę Państwa, do nich dodzwonić. Wczoraj byłam gdzieś w Bubie i trzy razy dzwonił, proszę Państwa, przyczepił się. Trzy razy w ciągu minuty, to myślałam, że dostanę wścieklicy. Taki ten telefon głośny, dobrze, że tego kulawego nie było w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrze, że tego kulawego nie było, bo dałby taki okrzan, że trzeba przecież telefon wyłączyć, jak się wchodzi do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, że trzeba przecież telefon. On mówi, czy to jeszcze jest sprawa aktualna? Ja mówię, nie. I się wyłączyłam. Jakiś roaming. I teraz będzie, proszę Państwa, sprawdzał to PESEL. To jest mało. Wszystko. I jak te światłowody już pod Ciebie zapuszczą,
to wtedy oni będą pewni, że będziesz musiała spłacić tę pożyczkę. Ale też robią wielką łaskę, jak oni w ogóle tę pożyczkę dają, bo mogą wcale tej pożyczki nie dać i najczęściej nie dają. Kiedy nie dają pożyczki? No, tych firm jest bardzo dużo. Ten cały ekstra portfel, który tutaj też jakaś firma portfel była w Forcie Wola, też okradła ludzi, oszukała i ludzie dzwonili, telefonowali, a firma nic. Firmy już nie ma w ogóle, nawet Fortu Wola nie ma. I one tak bazują na tym, korzystają z sytuacji, że Fort Wola jest zamknięty, Fortu Wola nie ma. Także to, co wiąże się ze słowem portfel, no, bo tak to jeszcze mogą pogłębić mieszkańcy Warszawy sytuację. Wczoraj, proszę Państwa, jechałem 523 autobusem. To było może i przedwczoraj, ale to chyba było raczej wczoraj. Dobrze, nieważne. Proszę Państwa, że z pracy czy do pracy? To nie było z pracy do pracy, to było tak. No a już wiem, przy Moście Poniatowskim, że dali nowy przystanek na Moście Poniatowskim i na tam przy smyku, tym starym smyku przy Bracka, tak? No. No jechała młoda dziewczyna i tam torbę miała pod pachą, co prawda siedziała w takim czteroosobowym miejscu. No i taka staruszka, taka nie całkiem stara, ale taka siwowłosa, pewnie jakaś Żydówka, no bo Janek Witek mówił, że wszystkie takie to są te Żydówki. I ona do tej dziewczyny: o, żeby pani głębiej wsadziła, włożyła portfel, bo jeszcze panią okradną, a on wystaje. No i ta dziewczyna, bez względu na to, czy to był portfel, czy to nie był portfel, ona to tam przesunęła głębiej, no żeby baba już nie gadała więcej, bo to wiecie Państwo, ale niech pani jednak się posłucha, może powiedzieć. Ale niech pani jednak się posłucha, może powiedzieć. Także proszę Państwa, są to takie straszne głupoty, bo ja uważam, że każdy człowiek pieniądze swoje trzyma i nikt tam na pokaz nie wystawia portfela swojego, proszę Państwa. Już te takie trzaski przestały mieć miejsce, proszę Państwa. Przestały mieć miejsce. Pokazujemy teraz, jak działa nasz wentylatorek. On jest piękny, on jest niepiękny, bardzo ładny, zielony. No i ten Rysio taki zazdrosny o ten wentylatorek i mówi, że ten wentylatorek on wypieprzy. Działa wentylatorek. No to kupiła baba Lida. Baba Lida kupiła wentylatorek. Radio Koncita się przesuwa. Proszę Państwa, mówi dzisiaj, że ten wentylatorek nie działa. Ja mówię, działa, działa, tylko trzeba raz nacisnąć, raz poczekać, on się sam włączy. Także widzicie Państwo, że ten wentylatorek, czy jest obrotny, czy nie, patrzę, że bardzo ładnie chodzi i on bardzo ładnie się, ten wentylatorek, poza tym też prezentuje. Także proszę Państwa, gdy nadaje to nasze radio w ogóle, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, jest ok, jest dobrze. No ale proszę Państwa, my tutaj mówimy o tym, że radio na przykład w tych piosenkach pociesza, abyś nie był sam, abyś nie była sama. No ale tu nie ma Boga. Państwo zważą, że radio RMF bardzo śmieszne jest, bardzo pocieszne, ale raczej jak jest z Krakowa, no to wiadomo, co to są za opcje tam w tym Krakowie. Proszę Państwa, proszę uważać też na Kraków, gdy jakiekolwiek tam z Krakowa radio nadaje, bo ja już tu Państwu naświetlałam taką sytuację, że w ogóle jak przepędzali Żydów z Białegostoku przez Warszawę do Łodzi, no to to gdzieś w miejsce Krakowa jakby nie było. Także, no nie wiem, ale mnie to nie interesowało nigdy, bo to było tylko w kabarecie Anny Romanowicz, Białystok miłości moja. Jak sobie posłodzimy życie, proszę Państwa, cukrem, to będzie dobrze.
No, ale niektórzy ludzie, na przykład w Anglo-Ameryce Białystok, uwielbiają, proszę Państwa, śpiewać każdy może. Proszę Państwa, uwielbiają śpiewać w cerkwi, także jak dzień się kończy, to tam w Anglo-Ameryce Białystok dosłownie codziennie ludzie chodzą do cerkwi. Ludzie codziennie chodzą do cerkwi. Taka Marysia do cerkwi miała daleko, ale chodziła. Chodziła, była do cerkwi, ale chodziła, proszę Państwa. Daleko miała, ale bez cerkwi to ona nie może siebie widzieć. Marysia Grygoruk, czy jak tam ona nazywałaś. I, proszę Państwa, tam w Ameryce Białystok są tak bardzo gościnni ludzie, że ja tylko Państwu powiem, że ta Marysia wspaniała, codziennie mnie na kawę zapraszała, no. A mówię, zachodzi, prychodzi. No i ja tam chodziłam do takiej Alicji Sochy. Moja taka, jakaś kuzynka taka. Do Alicji Sochy. Proszę Państwa, no i ona no, mieszkała prawie na tej samej ulicy, bo ta Alicja Socha mieszka na Ciepłej, a ta mieszka gdzieś tam też. Dobrze. Proszę Państwa. I zachodzi, prychodzi na kawę, na herbatę, to jedno i drugie robiła. I do tego musiało być ciasteczko. Ale no, obecnie, teraz to ja już nie wiem dlaczego, może przez tą Marysię, ale za ciasteczkami już teraz nie jestem, nie przepadam. Zmienił mi się smak, po prostu. Te ciastka, jak zaczęłam czytać, ile tam chemii pakują, to po pierwsze, no to tak one symbolicznie, bo tam w Anglo-Ameryce Białystok, to jak jest bankiet, to muszą być koniecznie kanapeczki, bo naród jest głodny, czyli jak jest jakaś impreza, promocja książki, wernisaż i to trwa więcej jak godzinę, no to muszą być kanapeczki. Musi być coś do podjedzenia. Coś musi być do podjedzenia. Także są bardzo bogate imprezy tam w Anglo-Ameryce Białystok. Czyli tak, ciasteczkowo, chcę powiedzieć, i kanapkowe. Ciasteczkowe, kanapkowe. Także proszę Państwa, proszę być tylko z nami, my Państwu wyjaśnimy, w czym rzecz. Że tam, w Anglo-Ameryce Białystok, dadzą Ci obiad. Raz byłam w Państwowym Teatrze Lalek, tam były, to nie promocja książki, tylko to był wernisaż. Proszę Państwa, nigdy Państwo byście nie zgadli, bo możecie Państwo nie znać, ale to jest bardzo znany człowiek w internecie, ale że Polska, Wołkow, Wiktor Wołkow, on ma tak przepiękne slajdy, że jak Państwo się w te slajdy wpatrzą, zapatrzą, to Państwo wzroku nie oderwą od tych slajdów. Wiktor Wołkow, on miał wielokrotnie pokaz swoich slajdów w Muzeum Ślędzińskich, są to cztery rody ślędzińskich, bardzo zdolnych, które do Rosji jeździły, proszę Państwa, i tam to muzeum miało się rozbudować. Także gdybym teraz była w Anglo-Ameryce Białystok, ale no ze 2-3 lata temu żeśmy z Mareczkiem były, ale to nic to nie daje, bo przecież wszędzie nie pójdę przez tego Mareczka, wszędzie wszystkiego nie odwiedzę po raz amenty, po raz kolejny, także prawdopodobnie to Muzeum Ślędzińskich w Białymstoku jest już odbudowane. Ile mogą budować, proszę Państwa? Tutaj na przykład u nas 2 lata budują i po drugiej stronie Szeligowskiej już na jesień będą ludzie mieszkać. A jak będą mieszkać, to mogą powiedzieć, już nikogo nie chcemy, nasze mieszkanie i będziemy sobie sami pilnować. Tutaj Mareczek się strasznie pomylił, na przykład warszawiak, że Skarczewia i Otwocka. Warszawiak, Skarczewia i Otwocka, że taki był butny, taki był pewny, że on mieszka i że on chce sam mieszkać, żeby mu nikt nie przeszkadzał. I teraz tak, podczas jego nieobecności, czy nawet obecności, wybiła woda spod zlewu w kuchni.
wybiła woda, zalało mieszkanie, on musiał tę wodę zbierać szybko, nagle. Szybko, nagle. Ja mówię, słuchaj, ale co to by było, gdyby ciebie w ogóle w domu nie było? A on mówi mi tak, ale co to by było, gdyby mnie w ogóle nie było w Warszawie tutaj? W sensie, żeby gdzieś tak marzy o tej Holandii, tak jak tutaj cała Polska marzy o Anglii, Ameryce, Białystok, to on po prostu marzy o Holandii. Dobrze, że nie pojechałem do tej Holandii. Także proszę Państwa, a ja dzisiaj chcę napisać do niego SMS taki mówiony, żeby tych zdań było dużo, bo ja już nie mam czasu na pisanie, że zawsze w domu ktoś musi być. Jako ty, że jesteś zabrany z domu dziecka, myślałeś, że już Pana Boga, no z domu, Rysia mówi to z przytułku Łazarza wzięty, wzięty z przytułku Łazarza. Że nie może taki człowiek być sam, no ale on jak zobaczył, że to jest dobrze być sam. Jest głupi. No to ja mówię, zobacz, jakie są nieszczęścia, zobacz, jakie są nieszczęścia. Troszeczkę muzyczki dajmy. Także ja tu Państwu troszeczkę tak przypnę plus, w sensie Państwu prawosławnemu przypnę plus, ale niekoniecznie temu z Moskwy, no bo jak oni tam tych świadków Jehowy prześladują, zastępując katolików, którzy prześladowali w latach 50. tutaj w Warszawie, no w Warszawie, ja też o tym niewiele wiedziałam, bo ja już byłam tym świadkiem Jehowy, a nie, bo to było w latach 50. przecież. Ja dopiero potem poznaję prawdę. No ale o wielu rzeczach, ja jak jestem tam w Anglii, Ameryce, Białystok, to tu co w Warszawie się dzieje, o tym nic nie wiem, bo mnie to tak jakoś nie interesuje. Tam jest wielki świat, tam jest, proszę Państwa, teraz w Anglii, Ameryce, Białystok wszystko. Są wszelkie opcje. No chyba najlepiej to wsiąść sobie na smartfon i podłączyć się z ekranem do ściany. W Twoim domu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wierzą w Chrystusa, wierzą w Chrystusa. No ale jeszcze Maria wybiła tego Jezusa, Maria. Jak każdego dnia o tej porze. Maria wybiła Jezusa. Dziś środowe nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła. Jana Pawła. Na początku prośmy Ducha Świętego, światło, siły. Ja po prostu coś mam dzisiaj, proszę Państwa, jakieś dolegliwości, bo tak, coś bym chciała zjeść, ale nie wiem, co bym chciała zjeść, mi się odbiło, także te dźwięki takie z nad Wisły. Ja to mam szczęście, że w tym momencie życie mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy. Także widzicie Państwo, jak to pięknie brzmi, pięknie, coś wspaniałego. A już z jakiegoś tam telefonu, 15 abonament, i to telefon jest na kartę zwykły. Proszę Państwa, dochodzi do mnie alarm. Dobrze, wypijmy kawkę. Zaraz, kochani, zaraz opowiemy. Ja mówię o smaku, mówię o Anglo-Ameryce Białystok, że Anglo-Ameryka Białystok jest bardzo gościnna. Zaczęła mówić o ciastkach, że Marysia Grygoruk mnie zapraszała w dom. Ja już byłam tak obiedzona u tej Alicji Socha, tam też nagadałam się o Biblii, o Panu Bogu. Ona mnie gościła, obiady gotowała. Takie to było, takie półoficjalne, w sensie takim, że nasi bracia nie mówią, żeby siedzieć gdzieś u kogoś na studiach, tylko żeby raczej iść i głosić od domu do domu. Praca polowa od drzwi do drzwi. I to jest bardzo dobry pomysł, dobra myśl, żeby nie siedzieć w miejscu, ale żeby być w ruchu.
Potem jeszcze, jak będziesz dłużej w prawdzie, to dowiesz się, że w twoim mózgu muszą zachodzić wszelkie przemiany, że komórki twojego mózgu muszą się ruszać. To wszystko musi być w ruchu. Rydwan Boży w ruchu. Wszystko w ruchu, proszę państwa. Gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Czyli, że tak, chcę podkreślić, że w Anglo-Ameryce Białystok taka gościnność szczera. Nie jest to gościnność na odwal się. No, jeszcze tu w Warszawie są różne gościnności. Zaraz będziemy mówić o karteczkach, o naszych kochanych Żydówkach. Wróblewskiej, o Morawińskiej, o tych, które one myślały, że się wsławią. Już jeden chciał się wsławić, potem go zrobili bolkiem i sami ci, którzy tak bardzo w niego ufali, nie wierzą w to, że Wałęsa był bolkiem. No jak to? Był prezydentem, to potem był bolkiem. I tutaj mamy taką koleżankę, Anita, jak tu jest Szeligowska, to ona mieszka na Lazurowej, Anita i Rysia, która jest z tej samej branży, że Rysia jest tą żebraczką, no i to samo mówi Rysia o Anicie. Rysia mówi tak, na Długiej 52 w muzeum, proszę państwa, to nie jest archeologiczne, tylko jakie to jest muzeum? A no właśnie, tam była wystawa monet z Litwy. Długa 52. A może to i archeologiczne, proszę państwa. Tak, tylko że tych archeologicznych muzeów jest dużo, ale ja mówię o Rysi. Rysia mówi Anicie tak, słuchaj. Także mówi tak, słuchaj, że ta Anita, to ona, tam gdzie drzwi się otwierają, to wszędzie właśnie, tak się mówi, że Anita jest żebraczką. I tam, gdzie drzwi się otwierają, to wszędzie ona włazi sama nieproszona. Bo ja to mam zaproszenie, Rysia mówi, ja to mam zaproszenia, a Anita jest nieproszona. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę państwa, no i Anita bez tych wernisaży żyć nie może, ale te wernisaże, ponieważ tutaj w Warszawie są o tych ciasteczkach tylko, bo ta Warszawa jest moherowa, że jedziesz 523 tutaj na Szeligowską, to w autobusie tym 523, co, kto, no, takie te gadki, że to widać, że to są ludzie, takie typy, no nie z prawdy, to nie są ludzie z prawdy, to nie są Świadkowie Jehowy, to nie są Mormona jednego wczoraj widziałam na 1 sierpnia w samym centrum Warszawy z plakietką Mormona, Amerykańca. Był strasznie zainteresowany Mormon. No bo tych Mormonów tutaj nie ma. Tak ja myślę, jeszcze zastanawiam się, tu patrzę, co się dzieje. Towarzystwo takie, proszę państwa, zebrało się 1 sierpnia o godzinie 17. Pełno motorów warczących, tak jak to się mówi po chamsku. Motory warczące i to takie towarzystwo. Ja mówię, proszę bardzo, zjechało się towarzystwo z Warszawy do Warszawy, bo tak, z Niemiec to nie przyjechali, bo to jeszcze czego, jak to przecież Polacy wystąpili przeciwko Niemcom. Powstanie warszawskie, to Polacy powstali przeciwko Niemcom. No to proszę państwa, też z Anglo-Ameryki Białystok nie przyjechali. No jak ktoś chciał przyjechać, to w pociąg i wsiadł, no Boże, ile to roboty. Ale tu przyjechały takie motory. No nie były to czarne wilki, bo czarne wilki państwo macie u nas, jest w kanale Wiesiolandia. Specjalnie dla Wiesiolandia czarne wilki. Zaraz, kochani, zaraz. Proszę państwa, czarne wilki to tam, jak się jedzie na lotnisko, ulica Żwirki i Wigury, po lewej, ulica Żwirki i Wigury, czarne wilki, motory takie, no jeden miał to z Rosji jechali do Niemiec, ale zdaje się jakoś tak przez Oświęcim, czy przez Częstochowę, coś ktoś mówił, no przez południe tu Polski, w każdym bądź razie. No i tam bardzo ładnie te motory się prezentują, to jeden jak odjeżdżał, to Dzień Pobiedy,
Dzień Pobiedy. Jak ta baba Lida patrzyła się na te motory. Wczoraj wieczorem taka była zachwycona tym wszystkim. Zachwycona była tymi motorami. No to ja mówię Dzień Pobiedy, ale ona mówi, o to coś nie to, nie ta parafia. Ja mówię, no nie ta parafia, chodzi o same motory, ale przecież motory były przy ulicy Żwirki i Wigury, tam gdzie jest mauzoleum żołnierzy radzieckich pochowanych. No, to teraz jak ten Macierewicz wziął się do roboty, to ja nie wiem, co oni zrobią z tym mauzoleum. Tam być może będzie takie muzeum, że po prostu świadectwo, że mieli to być nasi wybawiciele, okazało się, że to są nasi wrogowie, którzy chcieli, żeby Polska zawsze była w niewoli. No, to tak, no Macierewicz mówi do rzeczy. Ja nie mówię, że Macierewicz gada głupoty. Macierewicz do rzeczy, ale sami Polacy mogą go nie lubić, bo jak mieli jakieś takie korzyści od Rosji, no to przecież każda Judaszka by chciała troszeczkę tak przymrużyć oko na to czy tamto, no ale to trzeba żyć zgodnie z prawdą i pewne rzeczy nazywać po imieniu, prawda? No, proszę Państwa. No i teraz tak, Dzień Pobiedy, tam powinny wyjść przy tym mauzoleum, bo to nie było na samym mauzoleum, ale oni wychodzili z tych motorów i szli tam odwiedzać. Jakieś stewardeski powinny wyjść z kanapeczkami, z jakimiś tymi, to nawet z ciasteczkami nie wyszły. A tu Warszawa jest taka ciasteczkowa, no bo te durne baby z galerii warszawskich, proszę Państwa, dadzą parę tych ciasteczek i myślą, że już one robotę odwaliły, bo to gdzieś w instytucji zwykle państwowej to o 17 godzinie są wernisaże. No, ale są takie bogatsze wernisaże, że są i wino, jest ciasteczka, kanapeczki i tak dalej. No, ale mi smak się zmienił. Jak jeszcze raz mówię, że w Anglii, Ameryce, Białystok częstowała mnie jedna Marysia ciasteczkami. No, staruszka taka, ale taka caryca o wielkim brzuchu i miała łóżko na cały pokój i ona ciągle pilnowała tego swojego łóżka jako ta caryca. Tutaj Lidka Lipska też chciała tak podejść, że to teren strzeżony to jest jej łóżko. Ja mówię, jak chcesz, no to zaraz jeszcze Janka Witka wzbudzę z grobu, to ci powie, ty babo, ty wiedźmo, dostałaś łóżko z łaski, to zachowuj się, bo możesz, jak chcesz, możesz spać na podłodze. I jak to będzie wyglądało? No dlatego, że jest jedno łóżko. Ja sobie łóżko zbudowałam z pięknych, zabytkowych krzeseł i nie ma sprawy. Ja młoda kobieta, to ja przecież nawet jak z tego krzesła czasem coś mi się tam noga powinie, sobie dam radę, bo jestem kotem spadającym na cztery łapy. A ona gruba jak słoń, proszę Państwa, to łóżko zatyka tamże do ściany, za ścianą nie ma dojścia, nie ma przejścia i straszne rzeczy się mogą dziać. Ja mówię, tu musi być przewiew, tu musi być przelot powietrza, tu nie zakładać, tu nie zatykać. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra i tyle. Także proszę być koniecznie, proszę Państwa, z nami. I tak trochę dajmy to do zrozumienia, że jesteśmy teraz uzależnieni trochę od tych różnych takich wentylatorów, proszę Państwa, od różnych takich, co mogą nam powietrze dać więcej. Ja wiem, czy to powietrze daje, czy to jakby chłodzi, że to nas ochłodzi. No, także proszę Państwa, proszę być z nami, tak, o właśnie. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. No. No to czyli tak, najeść się możesz, ugoszczą ciebie chlebem i solą, od tego zaczną w Anglii, Ameryce, Białystok, potem ciebie nakarmią obiadem. Jak na przykład Wala taka prawosławna gotowała obiad, to słoninkę na stolniczce z chlebkiem, słoninkę, pieprz, sól, no proszę Państwa, cud i miód. Słuchałyśmy pieśni prawosławne, z Sokółki, z Hajnówki, różne i z Moskwy i tak dalej. No a ona w międzyczasie, proszę Państwa, w międzyczasie gotowała obiad. Czyli ja sobie podjadałam chlebek ze słoninką,
a ona gotowała obiad. Także to nie było tak, że jak u durnego Mareczka, że trzeba było, na przykład jak on gotuje czasem obiad, to 2-3 godziny, no bo to będzie takie dobre, to będzie takie smaczne. Potem ta Ewka Laskowska zawsze narzekała, jak gościem była, że gościem z lotniska, że popieprzone, posolone, że za bardzo, że byle co. No. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, że gościna w Anglo, Ameryce Białystok jest ogromna, jest wielka, tam są prawdziwi ludzie. I jeżeli człowiek jest z Panem Bogiem, człowiek jest uduchowiony, to co? Trzeba więcej? Czego jeszcze? No. A jak ci tutaj Pana Boga brakuje, no to czytaj Biblię, odwołaj się szybko, poszukaj, znajdź w Biblii różne rzeczy. Jak ci Uniwersytet Warszawski popieprzył w głowie, apostoł Paweł powiedział, że chcieli być mądrymi, stali się głupi, to ty szybko znajdź w Biblii tę odpowiedź, że chcieli być mądrymi, stali się głupimi. A dlaczego? A dlatego, że tak samo jak i apostoł Paweł byli wielu bardzo kształceni i potem spadli na psy. No. Że jeżeli apostoł Paweł wcześniej wydawał list gończy za chrześcijanami, których prześladowano, tak jak w Moskwie, Świadków Jehowy, no zresztą ten temat jest aktualny, bo to chrystianizm to są przecież Świadkowie Jehowy, których nie było, bo chrystianizmu nie było po śmierci apostołów, a gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu. No to właśnie wtedy diabeł zrobił ogromną dziurę czarną, średniowiecze. Nasiał konkolu. Także niech Państwo nie myślą, że te nauki, które są nie pochodzą z pierwszego wieku, nie pochodzą z Chrystusa. Nauki o piekle, nauki o Trójcy, o bóstwie Jezusa, o bóstwie Marii, że one pochodzą z Biblii, od Pana Boga, od pierwszych chrześcijan. Nie. To, co mamy dzisiaj, to są bardzo liczne przeróbki, aż tak bardzo liczne, że ludzie są za głupi, aby mogli to sprawdzić. Niech Państwo zobaczą, jakie problemy mają z tym Smoleńskiem. Są kamery, jest Ameryka też ma takie urządzenia różne, które naświetlają wszystko to, co dzieje się dookoła Ziemi, bo to w razie jakiegoś zagrożenia wojennego, zagrożenia wojną, to musi mieć. No, także proszę Państwa, Ameryka powinna teraz Polsce odtworzyć to, pomóc, czy był wybuch w górze, czy nie. Bo jeżeli był wybuch, no to wiadomo, że to był zamach, że samolot nie spadł. Prawdopodobnie, że to był właśnie zamach, że to był wybuch. I teraz, jeżeli, proszę Państwa, te typy różne takie bronią tej starej linii, która no, była zakłamana, że tak jak to Związek Radziecki, to nasi przyjaciele, nasi. A to okazuje się, że to są wrogowie rasowi, że nawet Macierewicz o tym Wałęsie tutaj się wypowiada w internecie, że to jest strasznie niebezpieczny szpieg komunistyczny Wałęsa. No ale przecież Wałęsa był prezydentem Polski. To przecież, proszę Państwa, cycki na wierzch można wywalić, na łóżko się rzucić i umrzeć z wrażenia, że człowiek w takiej głupocie żył tyle lat, że co? Prezydent Polski Rzeczpospolitej był szpiegiem? A ja myślę, że być może było tak, że każdy z takich ludzi kiedyś, no musiał coś podpisać, żeby sobie dorobić, żeby sobie zarobić. Tutaj Janek Maciej Witek też o papieżu mówił, że papież dostarczał jakiś sarin. No, Janek Witek tutaj wszystko mi powinien, wszystko. I bogowie krótko żyją i szybko odchodzą. Janek Witek Otrzyp, no taki Bóg, wiesz, ekonomista. Ale, proszę Państwa, przez te dwa lata to on mi w internecie i te swoje przemyślenia, on to wszystko mi zdążył objawić. No, ja mówię, słuchaj Jaśku, ja to w Anglo-Ameryce Białystok, tam o Żydach się nie mówi u nas, bo przecież tych Żydów przepędzili. Jest kabaret Anny Romanowicz, Białystok Miłości Moja, jest poezja Anny Romanowicz zatytułowana Białystok Miłości Moja i z tego akurat powstał kabaret, że cztery rodziny właściwie Żydów przepędzono też do Łodzi przez Warszawę, a tu jesteśmy w Warszawie, tam z Białegostoku,
gdzie jest ta cała Angloameryka, Białystok. No i po prostu Żydzi tylko sobie śpiewali, a jajajajaj, giwałt. Zwiedziłam świat wszerz w poprzek wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest słódź. Miasto Białystok, miłości moja, tutaj rodzinę swą założyłam. Ty dojrzewałeś ze mną z lat. Tralala, 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 tralala. Różne takie rzeczy, różne takie koczały, opały, proszę Państwa. No, Anna Romanowicz pisała, Anna Romanowicz jest świetna. No i ta Anna Romanowicz, proszę Państwa, ona, no mam nadzieję, że jeszcze żyje, napisała drugi kabaret żydowski, takie różne jeszcze inne, o czerwonym kapturku, był taki kabaret. Jeszcze pamiętam, taka piosenka. Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Proszę Państwa, no ja to do wszystkiego dojdę, bo naszym ojcem jest policjant. Jestem dzieckiem policyjnym i ja wszystko udowodnię, ja do wszystkiego dojdę. Pokażę logiczny sposób myślenia, że ludzie przez tyle dziesiątków lat żyli w kłamstwie, byli oszukani jako niewolnicy diabła, to jest pierwsze, to jest jasne. Niewolnicy szatana nie mogą żyć w prawdzie. Ale mógłbyś się uwolnić od kłamstwa, czytając Pismo Święte. To jest kod, Biblia jest takim kodem, który ci pomoże myśleć logicznie. Od myślenia się wszystko bierze, proszę Państwa. Myślę, więc jestem. A jak nie będziesz myśleć, to będziesz, jak to mówią, i głupi, i biedny, to Rysio powiedział o sobie, że... Rysio przyszedł, powiedział o sobie, że jest biedny i głupi. Ja mówię, no i dobrze. I poszedł do domu, i jutro przyjdzie. Kupa śmieci. Także proszę Państwa, wariactwo na całego. Tu w Warszawie tak nie poczęstują Ciebie obiadem, nie poczęstują kanapeczek dziadówki, nie zrobią na wernisażu. Tylko tak ciasteczek parę wyłożą i proszę Państwa, patrzą się, czy kto nie bierze. Jak bierze, to trzeba opierdolić. Tak mówią też tu w Warszawie, tak za plecami. I tutaj w Lufciku mamy też sytuację. Dawidek, on nawet zmienił imię i nazwisko. Byłyśmy w Lufciku, proszę Państwa. No i taki łysy dziad nabrał tych ciastek i poszedł sobie. A tutaj ktoś jak się poczęstował, to matka artystki wrzeszczy. Baba dziad w czarnym kapeluszu. No to Państwo macie. Galeria Lufcik w domu artysty plastyka. No to po prostu dom artysty plastyka jest miejscem wspaniałym, gdzie jak ktoś organizuje wernisaże, no to nie powinien być taki jakiś, powinien te ciastka czekać, aż ludzie zjedzą. A to był chłopczyk, no to akurat pasuje, on lubi ciast. A ja mówię, że mi się smak zmienił, ja ciastek nie jem. Ale tam wynikła awantura, z powodu obiadu nie, z powodu głupich ciastek. No tam w Angloameryce Białystok, wracam do tego Wiktora Wołkowa, on piękne slajdy robi i tam był jego wernisaż i slajdów itp. Wieczór taki, czy może na... A, to może były imieniny, urodziny w Teatrze Lalek, to tak bogato było, że były kotlety schabowe, było tego bardzo dużo, ziemniaki na gorąco, kiełbasy, no wszystko było na gorąco, że nikt nie wiedział, czy ma jeść. A to było tak od razu, że jak gość w domu, Bóg w domu. Jesteś gościem, przyszedłeś na wernisaż, to od razu możesz
się częstować. A tu w Warszawie czekają, że tak jak żałują tych ciasteczek, to różnego rodzaju próby ludziom robią i obostrzenia. Czekają, że trzeba czekać, a jak ktoś nie poczeka i ciasteczko weźmie, zje, to go opieprzą po prostu. Opieprzą. I to jest czasem tak przykro, że jest już paru świadków, bo przyszło na wernisaż, a baba wtedy ma swobodę mowy, taką niesłuszną, że myśli, że ona będzie dominowała, że będzie panowała ta baba dziad w kapeluszu. No i tak no przykro się zrobiło i ta Halina w końcu, polonistka, 40 lat polonistka, się też takie zawstydziła tym takim dziadostwem, że tu w Warszawie jest dziadostwo. Zabrała się i wyszła z tym łysym. No bo on wziął parę tych paluszków do garści i tego, a to jeszcze było przed wernisażem. No ale to i tak będzie do rozdania, to i tak będzie do wzięcia. Co to robić jakąś taką, takich parę słów, awanturę i to nie sama artystka, tylko jej matka. Natomiast artystka udawała, że się nic nie dzieje, bardzo dobrze zagrała, jakoś tak odwróciła kota ogonem, że to nie matka organizuje, tylko to ja organizuję, a matka jest moją służącą i te ciasteczka tutaj przyniosła, żeby to ludzie się poczęstowali. Ale wiecie Państwo, często ludzie lubią się kłócić, bo się lubią dzielić w Warszawie. I właściwie to jest główny temat. Zostawiłyśmy na sam koniec audycji naszej Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra, że tu w Warszawie ludzie lubią się dzielić. No nawet te tłuste baby, oczywiście Warszawa, to kojarzymy Warszawę z tłustymi babami, a la Makryna Mieczysławska. Wczoraj też byłam jeszcze w Simply Market, wracając z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to w Simply Market przy kasie siedziała taka młoda, tłusta, gruba baba i obrzydliwa pod względem charakteru. Tam coś narzekała, że coś o Jezu. A nie, po co to babie gadać o Jezu, jak ona w ogóle w nic nie wierzy, ani w Boga, ani w Jezusa, ani w Marię, a kościół za ścianą, prawda? Na Saskiej Kępie, gdzie Janek Witek był pobity, oczywiście, że z powodu kaszy, bo jeżeli rozdawali jakieś jedzenie za darmo, Janek Witek zobaczył, że może coś tu mieć, że może coś tu dostać. Tak. No to konkurencja do pobierania jedzenia dóbr różnych jest bardzo duża. Nawet Litka nauczyła się tam do tej zakonnicy chodzić, ale ona już teraz jedzenia nie wydaje, tylko wydaje takie ciuchy z Ameryki, takie różne, co tu dla Polaków byłoby takie kuszące, ciuchy z Ameryki i to jeszcze całkiem na dodatek jest za darmo. No, także dzielą się w Warszawie, a podziały wszelkie są źródłem dziadostwa. No bo proszę Państwa, jak Jezus mówi, żeby nie nazywali siebie rabbi, żeby nie nazywali siebie nauczycielem, żeby nie nazywali siebie ojcem. Te trzy rzeczy. Bo nauczycielem jest Jezus Chrystus, ojciec jest Jahwe w niebie. I co jeszcze? Rabbi to jest też nauczyciel Jezus Chrystus. No. Jak on sam, ewangeliczny ojciec tylu marnotrawnych synów. Tylu masz marnotrawnych synów w Warszawie. Dużo ludzi, dlaczego ten Janek Witek był taki biedny pod koniec? No widocznie, ja nie wiem, czy on wypracował do końca. Miał z ZUS-u rentę, poszedł, powinien był pracować do końca. Co to znaczy pracować? Praca to wszystko. Przeszło także przez wasze miasto i poszło szeroko w świat. Radio Koncita. To orędzie przygotowywało całe pokolenia, aby mogli sprostać największym niesprawiedliwościom organizowanym. Tak, także Radio Koncita. Proszę być z nami, gdy nadaje to nasze radio. Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langström Extra. Być może sobie jakoś sami poradzimy w tej sytuacji. I będzie dobrze. Tu papież mówi, że przywołuje tych wszystkich katolików w Warszawie do porządku, żeby nie dzielili się. I właśnie tutaj, w tym świecie, gdzie tak mówią o tym, żeby nie było podziału, to oni się właśnie strasznie dzielą. I potem dziadostwo. No. Tak, tak, tak. Bo ja jestem lepszy, ty jesteś gorsza, ja jestem Żydówką, ty jesteś gojem. Ja mówię, nie ma takich podstaw.
żeby teraz siebie Żydówką określać, bo Żydówka już nie istnieje jako taka narodu wybranego. W sensie narodu wybranego, dlatego że Bóg Jeruzalem odrzucił i teokrację. I teokrację zniszczył raz na zawsze. Rzymianie, świątynie Jahwe splądrowali już po raz kolejny zresztą, ale ostatecznie i doszczętnie. To było takie, wiecie Państwo, bardzo przykre w sumie dla samego Jahwe, że Bóg musiał swoją świątynię pustoszyć, niszczyć, palić, prawda? A to przecież i tak Żydzi prosili Boga o świątynię, a Jahwe mówił, czy niebo nie jest moim tronem, a czy ziemia nie jest podnóżkiem moich stóp, jaki dom wybudujecie mi, jaki mi dom wybudujecie? No Bóg zasługuje na złoto, na srebro, na platynę, no ale Bóg nie jest taki głupi, jak tutaj te dziady, które myślą, że będą mieli więcej pieniędzy, więcej mieszkań, samochodów złota i srebra, a w głupie mózgi mają, we łbie pusto, no to jaki to jest mądry człowiek? Dlatego Salomon nie prosił o złoto i to jest podkreślone bardzo wyraźnie w Biblii, szybciutko zajrzyj do Biblii, tylko prosił o mądrość. Jeżeli ktoś jest inteligentny, jeżeli ktoś jest mądry, to jest bardzo bogaty. Tu jest źródło bogactwa, bo sobie taki człowiek w życiu poradzi. Natomiast proszę Państwa, jak te dziady, one tam wrzeszczą, one tam ojej, są agresywne, dlatego że mają mało psychologii i że się dzielą na różne kasty, na różne klany, na lepszych, na gorszych. Pan Jezus Chrystus uczył czego innego. W Kościele katolickim nie ma tego, co powinno być w życie wprowadzone, że ludzie powinni się szanować i że powinni być, proszę Państwa, tacy sami, wszyscy tacy sami, równi. No w Kościele to bez łaski, to żadne osiągnięcie, a wychodzą z Kościoła i swoje robią. Tak ludzie mówią, że tak jest. Sami o sobie i o potomności. Że wychodzi z Kościoła. Nawet ten mój dziadek Antoni, świętej pamięci, to mówił, że ksiądz to tylko wierzy mu, jak on jest przy ołtarzu. Mówi przy ołtarzu. A potem, jak on odejdzie od tego ołtarza, ksiądz, to już ten dziadek świętej pamięci Antoni, on już w tego księdza nie wierzy. Czy widzicie Państwo sami? Jacy? No, głupi jak głupi, ale nierozważni ludzie. Człowiek zawsze powinien być, zawsze. Także gościna też, tak jak i w Anglo-Ameryce, Białystok bogata i wielka, powinna być tu w Warszawie, a nie jest. Tu w Warszawie jest dziadostwo. Dlaczego? Dlatego, że one dodatkowo się dzielą. No i proszę Państwa, ta gruba baba w tym Simply Market, co ja tutaj mówię, że te tłuste baby wciąż przez Warszawę, a la Makryna Mieczysławska, też miała jakieś takie wątpie. No. I to wynika, że ma coś nie po kolei w swoim mózgu, że ma w głowie klepki nierówno poukładane pod sufitem. Tak mówił właśnie zawsze Janek Witek. I Janek Witek w ogóle nie lubił pieniędzy, mógłby te pieniądze oddać. No jakoś tak umarł na zawał serca, może nieciekawie umarł, bo miał tych problemów tak bardzo dużo, bo groziło mu eksmisją, a wtedy ta Hanka miała za plecami mafię, okradaczy, zabieraczy mieszkań, mafie reprywatyzacyjne, proszę Państwa. No i Janek powiedział, chociaż cholera, żeby temu Żydowi nie dać, nie oddać mieszkania. No i po prostu jak będzie teraz sąd, to my to powiemy, proszę Państwa, że Janek Witek, to nie ja od siebie mówię, tylko że Janek Witek mówił, żeby Żydowi nie dać mieszkania. Proszę Państwa. Także Państwo zobaczą, jaki ten Janek Witek mądry, jaki ten Janek Witek jest inteligentny z dawnych czasów, gdy nadaje, no, teraz tu, nasze radio w ogóle, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langston, Extra. Czyli w tych paru minutach jeszcze na zakończenie tej ciekawej audycji, proszę Państwa, jak już tak się wyciszyło wszystko, zaproszenie jest do Pisma Świętego, do Biblii. Ludzie Biblię zlekceważyli, bo jak pieniędzy parę mieli, trochę więcej. Hej, no to jak mają parę tych pieniędzy więcej, to myślą, że to już
Pana Boga złapali za nogo, za nogi, a diabła złapali za ogon. No. Także tutaj chodzi taki szeryf, silny facet, i on jak wrzaśnie na całą tą, to wszyscy się muszą go słuchać, i on jest najmądrzejszy. Chodzi w czerwonym kasku. No, taki postawny facet, że on to by nie dał się. Wszystkich by powalił, wszystkich by pokonał. No. Także proszę Państwa, do Biblii zaglądamy, do Biblii Słowo Boże jest listem pochodzącym od Boga. No jak Słowo Boże, to taka moherowa by pomyślała, o, ja już nie jestem taka pobożna, także ja Słowa Bożego nie będę może czytać, ale tutaj robi błąd, bo Słowo Boże to nie jest coś takiego jak książeczka do nabożeństwa czy brewiarz, bo tutaj się tak mówi, Słowo Boże to jest taka świątobliwa nazwa, tak? No, ale Słowo Boże to jest kod, to jest list od Boga pochodzący, to jest szyfr. W pewnym sensie to jest prawdą, że Biblia jest szyfrem. Dlaczego? Dlatego, że w Biblii mamy bardzo dużo barwnych figur stylistycznych, które tam występują. Parabola, hiperbola, świadoma przesada, saga, opowiadanie historyczne, sprawozdanie historyczne, poezja. No tego jest bardzo dużo, ja to tylko tak nakreśliłam, żeby pokazać, jaki jest problem, proszę Państwa. Problem. Że żeby Biblię zrozumieć, to trzeba mieć serce dla Pana Boga, trzeba mieć serce dla poznania prawdy od tego Pana Boga, że ten Pan Bóg jako ten mój ojciec chce mi coś przekazać. Ja wiem, że ludzie się zgorszyli, ale to wcale nie musi być dla nich usprawiedliwieniem, bo przez całe życie jeszcze wyjdzie na jaw, czy ty chcesz temu ojcu swojemu służyć Panu Bogu, czy nie. No tutaj mam taki przykład z Bydgoszczy, że mam Dawidka. To jest mój synek, to jest moje dziecko. Ja się nim opiekuję i czy na odległość, czy nie na odległość, proszę Państwa, to zawsze ono ode mnie jakąś pomoc uzyska. Chodzi o to, że no, wczoraj SMS do mnie przyszedł od niego. SMS, może to już nawet dwa dni miał ten SMS, chyba nawet był najnowszy, że matka mnie nie szanuje, ojciec, to tam o ojcu on wcale nie mówi, tego ojca to jakby wcale tam nie było. Dobrze, że matka mnie nie szanuje, że mnie w domu nienawidzą i ja w domu nie chcę być, ja chcę z tego domu się wyprowadzić. Ja mówię, słuchaj dziecko, daj mi numer sprawy, to ja napiszę do sądu, że tam sąd się pytał, proszę Państwa, w Bydgoszczy, że czy umiesz liczyć, no bo matka być może chciałaby dziecko ubezwłasnowolnić. No takie troszeczkę inne dziecko, ale chłopczyk jest bardzo inteligentny i potrafi być bardzo grzeczny. Potrafi być, tylko nie drażnić, bo to wiecie Państwo, tak jak pies 10 razy bardziej słyszy, tak dziecko, chłopczyk niepełnosprawny, on ma swoje inne intelekty. I po prostu też bardziej to widzi, czuje, jak matka się źle zachowuje. Jeżeli matka jest opryskliwa, jeżeli matka jest pyskata, to jak się dziecko będzie słuchać matki? Ile razy by tam do tej Bydgoszczy dziecko nie pojechało, a jechało, chciało być tam, żeby w sądzie uregulować te sprawy, to jednak, proszę Państwa, ciągle uciekało od tej matki, bo matka niemożliwa, matka nie nadaje się, nie nadaje się. Po prostu ludzie nie mają w sobie tej psychologii. I tutaj będziemy, proszę Państwa, w tych audycjach rozważać temat, jak człowiek sam samemu sobie może pomóc. Bo jeżeli sam samemu sobie nie pomożesz, to ci świadkowie Jehowy też nie pomogą, zwłaszcza, że tych świadków Jehowy nie ma. Są mohery, które podszywają się pod świadków Jehowy, często mówią co? I są sami ciemni, nic nie wiedzą, Biblii w ręku nie mieli. W cerkwi tu w Warszawie z ciekawości nie byli, bo tu jest jedna tylko cerkiew, czy może półtorej cerkwi na 3-milionową Warszawę, to tyle co nic. Ale człowiek, który jest religijny, a powinien być, no to powinien albo być tolerancyjny względem innej religii, albo przynajmniej cokolwiek wiedzieć o tej innej religii. Ale ludzie tutaj nic nie chcą wiedzieć, swojej religii nie chcą znać i są jako te potwory. I w tramwaju nie bądź monsterem, bądź do pasażerem.
tak, tak. Nie bądź monsterem, bądź pasażerem. Tam są różne odmiany potworów, proszę Państwa. Nawet nazwali firmę T-Mobile też pajęczycą. To mnie zatkało, bo ja mam dużo tych abonamentów, proszę Państwa, w T-Mobile'u, ale ja widzę, że oni, jeżeli to nawet jest firma taka amerykańska, to jednak ona przechodzi przez Polaczków. I tutaj też jak kiedyś chodziłam do tych Mormonów, jeździłam do tych Amerykańców, z którymi rozmawiałyśmy po angielsku, po amerykańsku na tematy biblijne, to jednak oni pojadą po 2 latach, ci młodzi chłopcy misjonarze. I tutaj te stare zgredy rządzą, ale oni są, takie opinie były, że nie mili, niesympatyczni. Ja mówię, no to przecież Warszawa jest, to nawet nie jest Anglo-Ameryka Białystok, więc Warszawa, to oni przecież byli też albo moherowymi, ale raczej tutaj u tych Mormonów to są ludzie bogaci, bo jeden to jest nawet jako ten kucharz gdzieś w hotelu, tam na placu Trzech Krzyży, jeden jest kierownikiem jakiegoś hotelu, drugi. Także to są raczej tacy bogaci. Ja stwierdziłam, że głupotę na 100% całą tę nie mogę wierzyć, bo jest jedna głupota. Cały ten mormonizm. Mądrość to jest w Biblii. I oni specjalnie odwrócili kota ogonem, że jeszcze to mogłoby nagłośnić Radio Tok FM, że Księgą Mormona odwracają ludzi uwagę od Biblii. No, katolicy Biblii nie znają w ogóle, ale czasem może poprzez Księgę Mormona mogliby do tej Biblii dotrzeć. Ale jeszcze z czerskiej Radio Tok FM mówi o milionie książek i tak reklamują te książki, że ci Amerykańcy Księgę Mormona rozpropagowali, a ci z czerskiej, jak to mówią Żydzi, Janek Witek, Żydzi mówią, nie dać Żydowi mieszkania mojego, nie oddać, aby tylko nie... No to oni reklamują książki, targi w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, międzynarodowe targi, książki, ludzie całe siaty po 4000 na książki wydali. A tu Gedonici rozdają Nowy Testament, czyli chrześcijańskie pisma greckie. Ludzie to biorą, wyrzucają ze śmietnika na ziemię, na bruk, na krzaki, na ulicę. Wszędzie wypieprzają na krzaki, na drzewa. O czym to świadczy? Niestety w tych książkach nie ma mądrości. W tych uniwersytetach warszawskich też nie ma mądrości. I są tacy głupi ludzie, a jeszcze jak ta Lipska, ona mówi, że ona jest po Uniwersytecie Warszawskim, jest po psychologii. No to tutaj ten Bynio, ten śledczy, on taki on śledczy. To tego Staśka przestraszył. Taki kontrolny. No to musi sprawdzić, czy ona jest po psychologii. Ja mówię, prawdopodobnie ona może być po psychologii. Była biegłą sądową i tym i tamtym. Ale do nas do domu przychodzi też z biura antykorupcyjnego. Proszę Państwa, taka informacja, że gdzie Pani pracuje, musi Pani to wszystko pokazać. No to ja mówię do baby bazarowej, przecież z biura antykorupcyjnego chyba nie przychodzi takie coś, tylko do... tylko do jakiejś oszustki, chytrej, szczwanej. Także przydałoby się takie biuro antykorupcyjne na te makrynę mieczysławską, bo powtarzam, w Warszawie pełno bab tłustych, czarnych bab tłustych, a jeszcze ta Gronkiewicz. No to przecież Państwo zobaczą, teraz mówią złodziejstwo, mówią, że złodziejka, po prostu złodziejka. Nawet boi się cokolwiek powiedzieć dla dobra sprawy, a przecież to ludzie te komisje śledcze mają dla ludzkich spraw, dla swoich potrzeb. Ona unika tego. No, także to wiadomo, że złodziej to się boi teraz. No, żeby to odroczyć, żeby uniknąć rozmów, dyskusji. Tak, tak, tak. Muzyk, muzyk. Dzisiaj mamy już pierwszy. Nie. Dzisiaj mamy już... drugi sierpnia, Lidia. Nie ona, ona nie będzie. Radio Conchita. Radio Conchita. Radio Conchita. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extreme.
Radio Conchita.